Studenci dostaną od rządu pieniądze. U mnie na uczelni stypendium socjalne wynosi 2300 zł. Teraz ministerstwo chce, by więcej osób mogło je otrzymywać, przez co podniesiono próg dochodowy o rekordowe 23%. A dodatkowo 500+, zasiłki rodzinne i wiele innych rzeczy nie wlicza się w ten próg dochodowy, więc teraz wiele więcej studentów będzie mogło liczyć na comiesięczny zastrzyk gotówki. Obserwuj profil, by nie ominęły Cię żadne cenne stypendia.